Man by boy just walking the hood, man. Tatusiowy zestaw spacerowy. Ja to tak przy okazji. Mama nas wysłała po jakieś oleje, papiery toaletowe, jakieś inne rzeczy, już prawie zapomniałem które. Że sama została w domu robić obiad. No to wziąłem jej Gabrysia, żeby jej łatwiej szło. Jak tam Gabe spacer z tatą? A i to mi się podoba. Udało nam się wyrwać. No, dzięki ciocie Majusi. Idziemy na randkę. Na randkę do kina, tak jak ze starych, dobrych kawalerskich czasów. I żeby było śmieszniej, stwierdziliśmy, że na tą randkę pójdziemy. Pojedziemy. Nie autem. Tramwajem. I to jest dla nas największa atrakcja, że możemy gdzieś pojechać tramwajem. No, bo jednak zazwyczaj jeździmy autem wszędzie, bo wygodniej. Zwłaszcza jeśli na przykład bierzemy dzieciaki, a zazwyczaj są dzieciaki, no to po prostu wygodniej autem. Ja myślę, że to jest po prostu pretekst, żeby chwilę jeszcze dłużej pobyć bez dzieci. Na jaki film idziemy? Iluzja dwójka. Iluzja dwójka. Wczoraj... A to dlatego, że wczoraj oglądaliśmy jedynkę w domu na laptopie i stwierdziliśmy, że jest to film... Zacny film. Jest to film, na którym naprawdę warto iść do kina. Zacny film. Bo nieraz są filmy, które po prostu jakby bez szału, że jakby idziesz do kina i stwierdzisz bez sensu takiego, że ekran tak naprawdę go nie byłoby w domu. Tak. A to jest film, na który naprawdę warto. Warto go zobaczyć w dużym ekranie. Ala się odszczeliła. Na randkę. No wiecie. Pokaż makijaż. Muszę go wyrywać. No już tego nie zrobiłaś? Powiem wam szczerze, że to jest jakieś dziwne uczucie, bo kiedyś wyjście do kina to był taki no, normalny sposób spędzania wolnego czasu. Nie, że od czasu do czasu idziesz do kina, jak to trzeba. Dużo chodziliśmy do kina. Dużo chodziliśmy do kina, tak. A teraz po prostu. W momencie, jak są dzieci, to wyjście do kina, to jest po prostu takie ja, wyrwaliśmy się. Żaden popcorn nie może się równać z popcornem kinowym jednak. Generalnie film poniekąd nie sprostał oczekiwaniom. W sensie, wczoraj oglądaliśmy jedynkę, dlatego tak się zajawiliśmy na to, żeby pójść na dwójkę, ale był zupełnie inny styl filmu. W sensie, jedynka to były takie show i jakby na to się nastawiasz, tak? Iluzja, wspaniałe widowisko. By znacznie bardziej było... To był nie thriller, tylko... Thriller. No, generalnie jedynka nam się dużo bardziej podobała, tak. Więc jeżeli... Jeżeli wam się podobała jedynka, to nie nastawiajcie się, że trójka będzie... Dwójka będzie podobna. Tak naprawdę... Tak. Generalnie to wracamy. Tego co słyszałam, dzieci nie śpią. Anika mi zrobiła cały wywód na temat Gabrysia, że nie chce kaszki, nie chce spać, nie chce na spacerach, nie chciał zabawek. Jakby nie powiedzieliśmy Anice, że zostaje z ciocią, tylko że ma z ciocią zająć się Gabrysiem. I Anika właśnie z tym wzięła to do siebie, że po prostu wiecie, my wychodzimy, a ona mówi: ciociu, weź Gabrysia na ręce, bo wiedziała, że ma pomagać przy Gabrysiu. Generalnie jak chodzimy do kina, nie przepadam za popcornem, ale mam obsesję na punkcie słodyczy. I na pewno kojarzycie te takie cukierki, co tam są zawsze. I ja je często biorę. Zazwyczaj brałam sobie w saszetkach, w sensie tą paczuszkę, a teraz wziąłam kubeczek i stwierdziłam, że to mi się dużo, dużo bardziej opłaca. Jeszcze okazało się, że z moją kartą z mBanku miałam zniżkę. Problem jest taki, że tych cukierków nie ma najmniejszego sensu kupować i to jest po prostu takie wyrzucanie pieniędzy w błoto. Idzie mi zostało! Takie wyrzucanie pieniędzy w błoto, że po prostu jakiś kosmos. Jak się wydaje, że niby popcorn jest drogi, to ja dzisiaj za popcorn zapłaciłem 13 zł, ale za cukierki zwykłe, które normalnie w sklepie można kupić, zapłaciła 20. Sklepy nie ma takich dobrych. Ala... Na pewno nie te rożki. Ala... No ale ponieważ tu była randka, no to jej pozwoliło. No. Bo tak naprawdę nasze dzieci są małe i to tak naprawdę nie jest tak prosto ich z kimś zostawić. Tak naprawdę na Gabrysia trzeba cały czas patrzeć, żeby nie zjadł wszystkich kabli wokoło. Nieważne jak fajne były zabawki w okolicy, on wygrzebie każdy kabel. I teraz nie wcinać kabel. Wróciliśmy do domu do dzieci, którymi się zajmowała Maja. No i cóż, wygląda to jak niezła impreza. Hej kochani! Jak było, Maju? Super! No opowiadaj. Byliśmy sobie na spacerku. No i było bardzo fajnie. Nie było strasznie? Nie, byliśmy na polu. Z nimi nie zostaniesz? Zostanę. Ojej. Powiesz, bo jutro w zasadzie. Spadaj.
Gabriel, bo ja wiem, że ty potrafisz być bardzo grzecznym bobasem, więc się przyznaj, byłeś grzeczny czy nie? On coś zjada? Wszystko jasne. Dobra, chodźmy spać. No, wreszcie.